oglądałem fascynujący program w telewizji. Pewien naukowiec, profesor, starszy ode mnie, stwierdził po ponad 30 latach badań, że żadne ćwiczenia fizyczne nie wpływają na utratę masy ciała. I niezależnie, ile człowiek by ćwiczył, nie traci ani kilograma ze swojej masy ciała poprzez ćwiczenia. Poprzez jogging nie traci się ani kilograma. Owszem, jest to pozytywne dla zdrowia, powoduje odbudowanie masy mięśniowej, ale nie zmniejsza masy ciała. I człowiek waży tyle samo, co zanim się spocił. Niezależnie ile się poci, człowiek nie jest przygotowany na to, żeby tracić na wadze przy użyciu ćwiczeń fizycznych. Wszystko jedno, biegania, pocenia się w inny sposób, podnoszenia ciężarów, chodzenia na siłownię, biegania na bieżni, to nie wpływa na zmniejszenie masy ciała. I ten profesor udowadnia to w bardzo logiczny sposób, że jego wyniki, które zbierał przez 30 lat, są zgodne z tym, co stworzyła natura. Człowiek, jak każde zwierzę, jest przystosowany do wysiłku fizycznego, a po wysiłku fizycznym jego organizm odbudowuje to, co stracił poprzez ten wysiłek fizyczny. I jedyny sposób, żeby schudnąć, żeby zmniejszyć swoją masę ciała, to jest zmienić dietę. Bo człowiek, jako zwierzę wszystkożerne, jest w stanie żreć nie tylko fast food i food fast. Dlatego, kochani, niech żyje woda. Woda to jest jeszcze zero kaloryczne. I to zmniejsza masę ciała, ale również zmniejsza naszą wagę. I dlatego niech żyją ci, którzy tak jak ptaszki, jak świerszczyki, jak króliczki, jak krówki żywią się zieloną masą. No nie, są ptaszki, które się żywią czymś innym. No też bywają takie. Tak. Ptaszki cofam, ale króliczki i zajączki zostawiam. Córko.